Cześć, witajcie. Dzisiejszy tytuł to Cobra Command. Gra została wydana przez firmę Data East w 1988 roku. Data East Corporation. Typowa strzelaweczka, dosyć prosta w swojej konstrukcji, zważywszy na fakt, że no, rok 1988 to dosyć, nazwijmy to, wczesne jeszcze czasy tych automatów. No, tutaj widzimy właśnie demko. Ja, jak zwykle, na początek wrzucam sobie trzy kredyciki. W prawym dolnym rogu ekranu jest ilość ich. No i zaczynamy rozgryweczkę naszą dzisiejszą. Okej. Dobra. Jak na razie gra wydaje się dosyć prosta. Czy taka będzie w dalszym ciągu? Zobacz. O! Znowu strzelają we mnie. Od razu mówię, że nie wiem, ile jest żyć. Nie wiem, czy jest też kontynuacja, bo widzę, że zaczynam od początku danej planszy. Chyba. Oj! Nadziałem się. Lepiej sobie wyżej. O, już pojechałem wyżej. No helikopter jak to helikopter na te pociski i tą ilość to może być. Tym bardziej, że one celują we mnie, patrzcie. O, widzicie? Oj! Teraz to moja wina, mój błąd, bo się na niego nadziałem. No continue, jasne, że continue. Aha, czyli mogę sobie... A nie, nie mogę wybrać. Aha. Niestety mam zablokowane tylko... O, dobrze. Spróbujmy w ten sposób. Myślałem, że mogę wybrać planszę, od której zaczynam, ale okazuje się, że niekoniecznie. Dobrze. Oj! Może tym razem lepiej pójdzie? To się za chwilę okaże. Oj! No niestety. Rozwaliłem się. Ojej! Co jest? Ładnie. 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 No i zaczynają się. O, z tyłu jeszcze patrzcie. Jakie miśki atakują, widzicie? Dobra. Oj. O nie. Uff. Szkoda trochę, że od początku daną planszę się zaczyna, bo... Znaczy... No jakiś tam etap niby przeszedłem, bo... Ale... Tutaj jednak przydałoby się, żeby była kontynuacja od momentu, w którym się to życie straciło. A nie tam cofać się trochę do tyłu, bo widzę, że jednak trochę co... A... Koniec gry. No dobrze. Tu nic innego wybrać się nie da. No dobra.
I powiem wam, co mi po takiej kontynuacji, jak ja i tak dalej zaczynam tą pierwszą planszę od początku. Ojej! Nadziałam się na niego, no. Gra niby prosta, ale trudna. Prosta, ale trudna, no tak. O! Nawet nie będziemy próbowali ich. No i tu może być ciężko, ciężko, ciężko. Oj! No i znowu te samolociki. No jestem duży. Więc ja będę na razie po prostu starał się unikać, chciałem powiedzieć, pocisków. Już uniknąłem. A, nie mamy już kredycików. Dobra, jeszcze wrzucimy sobie w takim razie 3. Zobaczmy, jak to pójdzie. A, patrzcie, ja mam, kurczę, jeszcze te bomby takie naprowadzające. Oj, widzicie, jednego przycisku nie wykorzystałem. Dobra, próbujemy w takim razie z bombami. Tak se kliknąłem w kolejny przycisk, a tu proszę. Jaka niespodzianka miła. Tylko że ich pociski są naprowadzane na mnie, a moje bomby, które rzucam, to niestety nie. I to już jest niesprawiedliwość. No. Oj. Uff. Niewiele brakowało, bym doszedł do tego dużego czołgu. Dobra. Ajajajajaj. No nie, chciałem to wziąć i się nie udało. Dobra, lecimy. A może weźmy sobie to. Oj, rzuciło mnie to, co chciałem. Nie dopsz, nie dopsz.
Oj! Dobra, teraz musimy próbować. O! Oj. A niech to. Oj, co ja zrobiłem? Chciałem, co innego wyszło jak zwykle. Dobra. Aj, aj, aj. Dobra, bierz to, bierz, bierz, bierz. I tu spierdzielamy, już się nie będziemy tutaj bawić w to. Oj, nie. Dobra. Ostatni. No nie wiem. A nie będzie to. Ostatni kredyt. Lecimy na ostatnim kredyciku. Oj, oj, oj. No niestety. Nie? Oj nie. No nie. No niestety. Czy jest wpis? Pytanie za 100 punktów. Zaraz się przekonamy. Kredytów już więcej nie ma, bo to był ostatni. No. Czy mamy wpis? No wpisu chyba, słuchajcie, nie mamy. Ale plansze dalsze, powiem wam, że są fajne. No niestety. Niewiele ugrałem. Mówi się trudno i żyje się dalej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego, przepraszam, do następnego odcinka zapraszam. Cześć!